Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie na 18. edycji Warszawskiego Festiwalu Filmów o tematyce żydowskiej. I dzisiaj mamy przyjemność poprowadzić spotkanie, specjalne spotkanie poświęcone językowi jidysz. Od lat widzowie naszego festiwalu mogą śledzić nasz program, który celowo budujemy tak, aby pokazać filmy, gdzie językiem wiodącym jest jidysz, lub też filmy, gdzie autorzy filmów i zaproszeni goście rozmawiają o języku jidysz. Ponieważ zauważamy wzrost zainteresowania językiem jidysz, w poprzednich latach pokazywaliśmy filmy o poezji jidysz, były to na przykład The Hebrews Jaira Kedara, pokazywaliśmy filmy przedwojenne, produkowane i tworzone w języku jidysz, takie jak Droga Młodych, Za Grzechy czy Dybuk. A w tym roku przygotowaliśmy Państwu specjalny program, który reprezentują dwa dokumenty. Jest to jidysz w reżyserii Nurit Aviv oraz projekt Kadias w reżyserii Yvonne André, Ayela Dawidowicza i Wolfganga André. Są to filmy, których bohaterami są w zasadzie młodzi ludzie, ludzie, którzy bardzo interesują się językiem jidysz, odkrywają jidysz, studiują jidysz, czytają poezję, uczą się go na własną rękę, czy nawet śpiewają piosenki w języku jidysz, tak jak w filmie Projekt Kadias. Zapraszamy, jeszcze te filmy można dzisiaj obejrzeć. To do tych Państwa, którzy nie zdążyliście ich zobaczyć. I w związku z tym zaprosiliśmy dzisiaj ekspertki do spraw jidysz, ekspertki, nauczycielki języka jidysz, panią Annę Rosenfeld i Karolinę Szymaniak. Dzień dobry, witam Panie serdecznie. Dzień dobry. I chciałyśmy porozmawiać dzisiaj z Paniami o tym fenomenie języka jidysz, jeśli tak to można nazwać, i o tej modzie, jeśli też tak można powiedzieć, na język jidysz, która wróciła i szczególnie wydaje się być popularna, czy wzbudzać zainteresowanie wśród młodych ludzi. Może zacznę od Pani Karoliny. Pani Karolino, Pani wzięła udział właśnie w filmie, który pokazujemy, dokumentalnym w tegorocznym programie festiwalu jidysz. I udziela tam Pani długiego wywiadu oraz czyta Pani poezję w jidysz. I chciałam zapytać Panią o jakieś osobiste może odczucia czy wrażenia odnośnie właśnie tej mody czy popularności języka jidysz. Jak Pani to postrzega i czy Pani widzi takie zainteresowanie chociażby wśród w Polsce na przykład? To jest szerokie pytanie. Rzeczywiście, w sensie akurat w filmie i w ogóle ta reżyserka zajmuje się po prostu osobami, które żyją między językami i na różnych płaszczyznach i interesuje właśnie taki szczegół i łapie te, próbuje łapać w różnych swoich filmach i w różnych językach te osoby. Ale jeżeli chodzi o, i to jest jakaś taka grupa osób, dla których ta dwu- czy wielojęzyczność jest sposobem bycia i życia. I to jest troszkę coś innego niż moda, czy takie nawet zainteresowanie. W Polsce wydaje mi się, że tu możemy mówić o kilku falach. Taka pierwsza fala zainteresowania kulturą jidysz to jeszcze jest pewnie przed przełomem 89 roku, gdzie to zainteresowanie kulturą jidysz miało jakiś taki kontrkulturowy wymiar. Dybuk, tłumaczenie Dybuka przecież ukazało się w Podziemiu, prawda? Później Dybuka robił Wajda. I tak dalej, i tak dalej. Później po tym 89 roku to było gdzieś takie poczucie, że coś, co nie było obecne w obiegu, coś, co nie było dostępne, chociaż tłumaczenia z literatury jidysz ukazywały się przed 89 rokiem, też w różnych falach była, po 68 roku to jest jakaś przerwa i później następuje powrót też po Noblu, prawda, Izaaka Bashevisa Singera, ale po 89 roku rzeczywiście to zainteresowanie wzrasta. Nakłady książek tłumaczonych z jidysz to są jakieś setki, w sensie nawet idą w setki tysięcy egzemplarzy, potem w dziesiątki tysięcy. I później to zainteresowanie spada i wydaje mi się, że potem taka nowa fala to jest właśnie osoby młodsze, trzecie pokolenie, które eksperymentuje w różnych też mediach
W sensie, tak jak zresztą tutaj obecna Ania, która pewnie o tym może też więcej opowiedzieć, która jest też artystką, nie tylko, prawda, ekspertką, tylko artystką, która wizualną, a także pracującą w teatrze. Także mamy takie zainteresowanie tego typu, włączenie widz w jakiś rodzaj praktyki artystycznej bardzo różnej. I trzeci wymiar, o którym warto może wspomnieć, to jest takie zaangażowanie polityczno-społeczne, gdzie widz, to widzimy nie tylko w Polsce, na przykład na demonstracjach czasem zauważamy takie banery czy napisy widz, nie wiem, solidarność, prawda, równość, wolność, siostrzeństwo czy braterstwo. I taki ten wymiar właśnie kontrkulturowy, który gdzieś odkrywają różnego rodzaju odbiorcy, którego poszukują różnego rodzaju odbiorcy widz, na pewno też w tym politycznym wymiarze, tak samo w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych, to się nie ogranicza tylko do Polski, wydaje mi się, ujawnia się dziś. Tak, tak. A proszę mi powiedzieć, jak to się kształtowało u Pani? Czy takie jakieś osobiste może tutaj refleksje, czy opowieść? Jak to się wydarzyło, że Pani zainteresowała się językiem jidysz? Trochę o tym w filmie opowiadam. To tutaj może tak w skrócie. To rzeczywiście to było jakieś, to jest gdzieś moje dziewczyńskie, powiedzmy, czyli nastoletnie pragnienie czy odkrycie, i ja strasznie staram się nie projektować mojej dorosłej siebie na to zainteresowanie intensywne jidysz. Jidysz jest jednym z języków mojej rodziny rzeczywiście. Ja sobie jakoś jako nastolatka miałam takie poczucie, że strasznie coś chciałabym wiedzieć i odkryć, i bardzo mnie to też interesowało, natomiast dzisiaj taka dorosła ja mogłabym bardzo wielowarstwowo i mądrze o tym opowiedzieć, dlaczego to się wydarzyło, ale myślę, że tam jest taki po prostu też nastoletni ciekawski impuls, który w tym siedział, a później stało się to rzeczywiście dla mnie sposobem też, w sensie nie tylko to nie jest praca, to jest jakiś rodzaj, w sensie po prostu mojego, w sensie jidyszowe bycie to jest kawałek ważny mojego życia i nieodłączny, w sensie po prostu jestem jidyszystką i to jest część ważna mojej tożsamości i tego, co robię w życiu, nie tylko w pracy. Rozumiem, dziękujemy. To może teraz zapytamy o podobne osobistą wypowiedź panią Annę Rosenfeld. Aniu, jak to się stało u ciebie? Jak to się stało, że ty się zainteresowałaś językiem jidysz? Jaka jest twoja historia, jeśli tak mogę zapytać? No, moja historia też sięga daleko, znaczy też początki, no to jeszcze jako dziecko, jako nastolatka, podobnie jak Karolina, znaczy też, nie wiem, 12-13 lat, to gdzieś tam się zainteresowałam bardziej językiem. Ja żyłam w Niemczech, więc znałam polski, niemiecki dwujęzycznie. Zaczęłam uczyć się hebrajskiego i odkryłam jakby dla siebie, znając hebrajski, zaczęłam również czytać literaturę jidysz. Co się we mnie połączyło w naturalny sposób i już nie było od tego powrotu. Znaczy zupełnie mnie pochłonęło, tak jakby ten jidysz mnie złapał. I gdzieś wewnętrznie stał się takim moim językiem, również językiem wyrazu. I też jak mówiła Karolina, właśnie to o tym chciałam też opowiedzieć w kontekście jakby tych współczesnego fenomenu, znaczy, że to jest pewien stan mentalny, stan bycia, że się jest całym sobą jakby w tym jidyszlandzie, czy w tym przekonaniu jidysz. I u mnie później ta droga była, że no, szukałam możliwości, gdzie mogę pogłębiać wiedzę, znaleźć osoby, które mówiły z domu i tu rzeczywiście ta droga, na początku byłam sama z tym, czy w domu słuchaliśmy piosenek jidysz, częściowo znałam z dzieciństwa pojedyncze słowa, czy też mama mnie zabierała do teatru żydowskiego, więc to gdzieś było obecne od zawsze. Natomiast takie świadome zainteresowanie i decyzja, bo za tym zawsze stoi też decyzja za językiem, to nastąpiło tak w wieku nastoletnim, a później odkryłam, zaczęłam tłumaczyć literaturę, zaczęłam szukać też starszych osób, niesamowite spotkania, od których mogłam się uczyć, z którymi mogłam rozmawiać.
Później też było to związane z pracą i w teatrze, i w Polskim Radiu, audycja jidysz. Więc ten język używam faktycznie na co dzień. Nie tylko w pracy, znaczy, ale również, więc dla mnie nie jest on jakimś innym językiem niż jakikolwiek inny również, że jest po prostu językiem, którym się posługuję na co dzień. Ale też wynika to z takiej właśnie pasji, zamiłowania i tego odkrycia i tej decyzji w wieku nastoletnim. Więc. Jeśli ja bym mogła jeszcze tak właśnie dodać, bo jak słuchałam też Ani, to wydaje mi się ten taki, ponieważ kultura jidysz mimo tych takich fal zainteresowania, o których mówiłam, jest słabo znana, albo też sporo jednak wciąż takiej, w sensie wśród szerokiej publiczności, powiedziałabym, funkcjonuje stereotypów czy przekonań na temat kultury jidysz. I wydaje mi się, że w tej naszej działalności też to, jeżeli Ania się zgodzi ze mną, widzę taką potrzebę, w sensie pokazania, że to jest też kultura, która ma wymiar współczesny i że w praktykach współczesnych dziewczyn, takimi też jak my jesteśmy, i w różnych mediach, w których, czy w różnych, na różnych polach, ja jestem na przykład też tak jak Ania tłumaczką, pracowałam też jako kuratorka, także, że możemy się realizować w sensie twórczo, używając jidysz, że to nie jest tylko kwestia historii, że to nie jest tylko kwestia jakiegoś obowiązku, pamięci, tylko że to jest właśnie po prostu kultura, która ma swój wymiar współczesny, powstają współczesne filmy, które pokazuje się na festiwalu, ale też, prawda, literatura, różnego rodzaju inne projekty, w której można tworzyć, albo w sensie gdzieś tam na styku kultury polskiej, prawda, czy w przypadku też Ani mieszkającej w Berlinie niemieckiej, i jidysz można tworzyć różnego rodzaju ważne dzisiaj współczesne, ciekawe albo i nieciekawe projekty. Dla mnie zgadzam się tu zupełnie z Karoliną, ale właśnie ten element twórczy jest taki istotny i że język i kultura się rozwija i też jest aktualne tak samo to mówiąc teraz o Jidyszlandzie, o tym współczesnym Jidyszlandzie, że czerpie z idei Jidyszlandu i ze spuścizny, ale rozwija się dalej. I właśnie ta fala zainteresowania, ale również takie osoby, które wybierają to jako sposób życia, są w tym głębiej. Też nie nazwałabym tego modą. Znaczy, że to jest za mało powierzchowne, mody przemijają, mają to do siebie. Natomiast tutaj to jest głębsze zainteresowanie, które faktycznie, no gdzieś optymistycznie tu powiem, daje nadzieję, że to nie zostanie zamknięte, tylko że będzie się rozwijać dalej. Ja już, znaczy w moim pokoleniu patrzę, jest dużo osób młodszych, które zaczyna teraz się fascynować i odkrywać i pogłębiać piękne rzeczy robią, znaczy w sensie też twórczo właśnie, więc to naprawdę jest bardzo, bardzo optymistyczne, znaczy wizja, że ten język będzie się rozwijał i przechodził metamorfozy również. Tak, tak. I to także zauważamy w filmach, które otrzymujemy na festiwalu, czy zgłoszeniach filmów, bo tak jak wspomniała pani Karolina, nawet współczesne produkcje, to nie tylko te przedwojenne, też są już tworzone w języku jidysz, czy znowu tworzone w języku ponownie jidysz. I tu też się zauważa, przynajmniej ja tak mogę powiedzieć jako organizator festiwalu, zainteresowanie wśród młodych filmowców, twórców powrotem do tworzenia filmów, gdzie językiem wiodącym jest jidysz. I to są piękne filmy, takie też pokazywaliśmy na festiwalu i mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej i że też będziemy mogli je prezentować w przyszłości naszym widzom. W tych obu filmach, które prezentujemy w tym roku, ważnym elementem jest poezja tworzona w języku jidysz i tworzona także przez młode kobiety w okresie międzywojennym. Co możecie panie powiedzieć, lub może jakie poetki, poetów możecie polecić, lub jakie są, którzy są waszymi ulubionymi, szczególnymi? Czy tutaj też możemy porozmawiać chwilę o poezji, bo tak jak wspomniałam wcześniej,
Na festiwalu mamy też widownię, która bardzo interesuje się poezją jidysz i takie filmy i dokumenty też pokazywaliśmy, gdzie bohaterami były i poetki, i poeci języka jidysz chociażby rok temu, tak jak wspominałam. I mam nadzieję, że będzie ich więcej i także będziemy mogli do nich wracać i je pokazywać. Także jeśli możecie, panie, nie wiem, może zacznę od Ani, powiedzieć coś tutaj o swoim zamiłowaniu do poezji w języku jidysz. Też poezja jidysz to bardzo szeroki temat, to można godzinami. Tak, możemy zrobić oczywiście też następne spotkanie, gdzie skupimy się tylko na poezji. I myślę, że to też będzie bardzo interesujące dla naszych widzów. Dlatego też od razu przepraszamy, że to tylko tak jak pani Ania powiedziała, jest może tylko taki wstęp do tego, o czym możemy rozmawiać więcej. Natomiast tutaj nawiązując do poetek międzywojnia, czy chciałam jeszcze tu podkreślić, że nawiązując do tego, co mówiłam wcześniej, ten świadomy wybór, decyzja, że również te poetki przed wojną decydowały świadomie, że będą pisać w jidysz. To nie było przypadkowe. I często zaczynały poetki i poeci, prawda, twórcy w ogóle, często zaczynali w innych językach, bo po hebrajsku, po niemiecku, i zaczynali pisać w jidysz, czy tak jak Deborah Fogel, którą Karolina przedstawiała w filmie, również to była decyzja, żeby pisać w jidysz, którym nie mówiła z domu. To tyle taka refleksja, że tę decyzję można podjąć również dzisiaj, chociaż są inne czasy. Dla mnie poezja jest bardzo ważna, tak, nieodłącznym elementem w życiu i zarówno czytam, piszę trochę, ale tłumaczę właśnie poezję i szczególnie właśnie poezja jidyszowa jest mi bliska. Ja tłumaczę też nie tylko z jidysz na polski, też z jidysz na niemiecki, czasami natomiast również na język jidysz i takie formy eksperymentalne, czy że z polskiego na jidysz lub z niemieckiego na jidysz tłumaczę, czyli w drugą stronę, bo wierzę, że ten język dzisiaj też warto wydawać książki w jidysz i nie tylko też w transkrypcji, również w OCS, czyli w oryginalnym, że jest to ważne. Natomiast z ulubionych poetów, moim takim ukochanym jest Suzkever, Chaim Grade i wielu innych z poetek. Ja zaczynałam w ogóle taką moją przygodę tłumaczenia od Rajzel Żychliński. To były takie pierwsze spotkanie, gdzie tłumaczyłam i naprawdę byłam zafascynowana tą poezją na studiach tam wcześniej. Później się ten świat otworzył i jest szeroki wachlarz. Trudno mi powiedzieć, kto jest moją ulubioną poetką. Natomiast było takich parę ważnych postaci. Też się zajmowałam Celią Dropkin, szerzej tłumaczyłam. I lubię też odkrywać takie mniej znane, w tym nawet w tym świecie jidyszowym, trochę zapomniane osoby, o których Rywka Kwiatkowska-Pinhasik, chyba o niej z mniej, to też się ukazały dzięki Karolinie i jej antologii, którą wraz z Bylą Czarnotą i Joanną Lisek wydały antologię poezji kobiecej Dzika Koza. Tam ukazały się te wiersze. I jeżeli chodzi tak o współczesne, bo właśnie mówiliśmy o międzywojennych, ale są również współcześnie kobiety, które piszą, żyjące jeszcze, które urodziły się przed wojną, Beruria Wigand, czy Sara Moskowitz w Los Angeles, to oraz Irena Klepfisz, którą będziemy chciały zaprezentować razem z Karoliną, przeczytać wiersz. Tak, właśnie, bo nie wspomnieliśmy o tym na początku, ale na zakończenie naszego spotkania, jeszcze nie teraz, ale za kilka chwil, obie panie zgodziły się przeczytać nam poezję w języku jidysz. Myślę, że to będzie też dość interesujące doświadczenie dla naszych widzów. Będziemy mogli usłyszeć piękne brzmienie języka jidysz w wykonaniu obu pań, także to już za chwilę. I teraz może jeszcze pani Karolino, może pani również wspomni coś o
swojej ulubionej poezji. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, tak jak powiedziała pani Anna, Ania, że to trudno powiedzieć, kto i wyznaczyć jednego ulubionego poetę. Tak, to jest trudne też dlatego, że człowiek się zmienia i też te lektury czy zachwycenia czytelnicze, lekturowe się po prostu zmieniają. To znaczy coś, co mnie 20 lat temu, opowiadanie o swoim życiu w tych wielkich kawałach czasu jest cały czas dla mnie zaskoczeniem. Więc coś, co 20 lat temu wydawało mi się fascynujące, dzisiaj na przykład już nie wzbudza takich odczuć. Więc ja kiedy zaczynałam też taką swoją przygodę i z tłumaczeniem, i z odkrywaniem jakimś takim głębszym kultury jidysz, byłam bardzo młoda i poszukiwałam czegoś takiego buntowniczego, rewolucyjnego dla siebie i zaczęłam od awangardy jidyszowej i też wraz z grupą przyjaciół wydaliśmy w wydawnictwie Słowo Obraz Terytoria taką antologię awangardy jidyszowej, dwujęzyczną, szaloną zupełnie jak na owe czasy. Dzisiaj dużo łatwiej jest na przykład drukować dwujęzycznie książki niż w tamtym okresie. Też tutaj Ania wspominała o tej antologii, też dzielę za nią miłość do Suckevera, przyznam, że to jest taka trwała miłość, która jeszcze mi nie minęła. Różne części jego bardzo bogatego dorobku, to jest jeden z największych twórców jidysz XX wieku. Ja czasem studentom mówię, że to jest taki Miłosz. Kompletnie, jeżeli chodzi o poetykę, to nie jest dobre porównanie, tylko raczej o rangę, czy o taką po prostu wagę jego twórczości. Z drugiej strony te wszystkie klasyfikacje też czasem nie mają sensu i właśnie takie odkrywanie autorów czy autorek mniej znanych, to co Ania robiła, to nie tylko przez tłumaczenia, bo pozwolę sobie wspomnieć, że Ania też tworzy na przykład różnego rodzaju takie performanse na przykład poetyckie, czy też we współpracy z muzykami. To odkrywanie poezji jidyszowej może się odbywać i odbywa się w Polsce właśnie na różnych polach, nie tylko na polu tłumaczenia, ale i na polu, że tak powiem, sztuk audiowizualnych i na polu muzyki. I to też jest taka droga do dotarcia do odbiorców. I to, co dla mnie przez lata mi towarzyszyło ostatnio, to też to zrozumiałam, w sensie kiedy zrozumiałam, że rzeczywiście tracę różne lekturowe zachwycenia i zyskuję nowe, to jest ta praca nad antologią Moja dzika koza, o której Ania mówiła, którą zrobiłam rzeczywiście z Joanną Lisek i Belą Schwarzman-Czarnotą. To jest antologia poetyki jidysz. I pracując nad nią przez 10 lat, tłumaczyłam wiersze, myśmy tłumaczyły wiersze, które nam się podobały. I po 10 latach sobie patrzyłam na niektóre te teksty, miałam takie jakieś wrażenia z Rikudą Potash. Ona mnie interesowała, bo mnie interesuje gdzieś takie połączenie czy przekraczanie granic między słowem a obrazem. Tak też dlatego interesowała mnie Deborah Fogel, którą rzeczywiście, o której opowiadam w filmie. Więc Rikuda Potash też współpracowała bardzo ściśle z malarzami i bardzo mnie interesowała. A dzisiaj interesuje jakoś mnie mniej i nie wszystkie wiersze wywołują we mnie jakiś taki entuzjazm. Nieustannie Anna Margolin wzbudza we mnie entuzjazm. To jest taka mroczna czasem poetka, eksplorująca też taką dziwność istnienia na różne sposoby, grająca różnymi maskami. To jest poetka, która nieustannie ze mną jest i do której wracam i w której zawsze coś nowego odkrywam. Ale to właśnie, czego się jeszcze nauczyłam przy tej antologii, to, że te wiersze, które na przykład mówią do mnie kiedyś w jakimś momencie bardziej, jakimś mniej, zupełnie inaczej działają dla odbiorców czy odbiorczyń. Ta książka Moja dzika koza zaskoczyła nas, jej odbiór. Ona ma swój hashtag na Instagramie. Ona trafiła do bardzo różnych odbiorców, zupełnie nieprojektowanych, i odbiorców i odbiorczyń nieprojektowanych przez nas. Powstała już wystawa na jej bazie, powstało kilka projektów muzycznych. Zdarzyło nam się, że czytelniczka powiedziała, że dzięki wierszom, Ania zresztą też tam właśnie, Ani wiersze były o doświadczeniu macierzyństwa, więc dzięki wierszom na przykład dotyczącym macierzyństwa może rozmawiać ze swoją córką o tym doświadczeniu. Także to jest zupełnie zaskakujące, jak taka książka i które wiersze, który konkretnie wiersz, taki, który mnie się na przykład wydawał, co to za wiersz, no ale
ponieważ poetka, jednak chciałyśmy jakoś tak przeglądowo umieścić różne teksty, więc umieściłyśmy ten wiersz, a to jest wiersz, który na przykład złapał wielu czytelników i potem na Instagramie był tagowany, także to jest, czasem te drogi poezji są bardzo zaskakujące, zależą od momentu, zależą od tego, co się dzieje w naszym życiu, albo co się dzieje dookoła nas, kiedyś, prawda, zyskują też taki polityczny wymiar w różnych momentach, zależnie od sytuacji społeczno-politycznej. Więc rzeczywiście jest to trudno powiedzieć, chociaż przyznałam się do paru trwałych miłości poetyckich i dyszowych teraz. Tak, myślę, że zachęciliśmy naszych widzów w ten sposób do odkrywania poezji, nie tylko poprzez oglądanie filmów na naszym festiwalu, które pokazywaliśmy, pokazujemy, czy będziemy, mam nadzieję, pokazywać. No właśnie, a może właśnie teraz zaprezentujemy jakiś fragment poezji, czy zechciałybyście Panie, tak jak wspominałyśmy wcześniej, już teraz przeczytać nam wybrany przez siebie fragment. Ja tylko tak tytułem uzupełnienia, to znaczy wyjaśnienia Państwu, to, ponieważ chciałyśmy Państwu szczególnie o tym współczesnym wymiarze, dlatego też, że festiwal prezentuje współczesne właśnie też filmy, nie tylko historyczne, i o sztuce współczesnej, więc chciałyśmy wybrać poetkę żyjącą i poetkę eksperymentalną. To jest poetka Irena Klepfisz, żyjąca w Nowym Jorku, którą obie za nią znamy też osobiście, która stworzyła taki bardzo specyficzny typ poezji pomiędzy językami i intralingwistycznej. A to jakoś też rezonuje przynajmniej z jednym z filmów pokazywanych w tym roku na festiwalu, z filmem Nurit Aviv Jidysz. Więc wysłuchacie Państwo wiersza Die Reise Aheim, Podróż do domu, w takim eksperymentalnym właśnie jidyszowo-angielskim idiomie napisanym. My będziemy oczywiście czytać w przekładzie Beli Schwartzman-Czarnoty w idiomie jidyszowo-polskim ten tekst. No i chyba pozostaje mi Państwa zaprosić do wysłuchania. Der Fenster. Okno. Ona patrzy przez okno. Wszystko jest obecne. Cienie przeszłości padają nie tutaj. To jest pustynia, myśli ona, a nasze języki stały się suche. Pustynia wysuszyła na wskroś nasze języki i zapomnieliśmy mowy. Ona patrzy przez okno. Wszystko jest obecne. Wider amol. Raz jeszcze. Wider amol. Próbuję wznieść się ponad okoliczności. Za wiele jest wątpliwości tego ranka. Jeden free morgen. Każdego ranka. Zobaczyć, co można wyrwać z nieświadomości zatłoczonego mroku. Von ihr Sikorin. Jej pamięci. Jest tutaj. Die ganze Geschichte von Volk. Cała historia narodu. Wieder einmal. Sięga i próbuje trzymać się, przywierając jak tonący człowiek do niepewnej deski. Aber der Jam ist groß. Ale morze jest ogromne. Und die Welt. A świat. A viele größer. Nawet większy. A viele größer. Sie flieht. Ona leci. Sie flieht wie ein Vogel. Jak ptak. Sie flieht über Niam. Ponad morzem. Über die Berg. Ponad górami. Zurück, zurück. Z powrotem, Sie flieht. I siada. Auf ein Baum. Na drzewie. Leben am Meer. W pobliżu muru. A Meier von Abbeys Eulen. Muru cmentarza. Abbeys Eulen.
Cmentarz. Der Meuer. Mur. Auf der Seite. Po tej stronie. Und auf der Seite. I po tej stronie. Auf beide Seiten. Po obu stronach. Auf der Seite a Käfer. Po tej stronie grób. Auf der Seite a Wistenisch. Po tej stronie pustkowie. Der Meuer a Beis Eulen. Auf der Seite. Und auf der Seite. Kaszes. Pytanie. In welchen Jahr? W którym roku? Mit wemen. Z kim? Die Siebes. Przyczyny. Der Resultat. Skutek. Die Geschichte. Historia. Von der Milchome. Wojny. Von dem Scholem. Pokoju. Von die Leben geblieben. Ocalałych. Zwischen Fremde. Wśród obcych. Auf der Seite. Z tej strony. Zwischen Mäsin. Wśród upiorów. Auf der Seite. Po tej stronie. Sie schämt sich. Ona się wstydzi. Sie schämt sich. Zapomniała. Alles vergessen. Zapomniała wszystko. Do kogo mogę mówić? Zastanawia się. Die Mame. Matka. Der Tate. Ojciec. Die Bobe. Babcia. Der Zejde. Dziadek. Die Oves. Przodkowie. Alt. Alt vergessen. Zapomniała wszystko. Die ganze Mischpoche. Całą rodzinę. Das Volk. Naród. Mit wemen kann ich reden? Z kim mogę rozmawiać? Die Mäsim verstehen mir viele nicht. Nawet upiory mnie nie rozumieją. In der Fremd. Na obczyźnie. Wie soll? Jak, zastanawia się, powinnam mówić? Welche Wörter? Jakich słów powinnam używać? In der Fremd. Na obczyźnie. Sag bloß dem MS. Mów tylko prawdę. Kein Lügen nicht. Żadnych kłamstw. Sie gedenkt. Ona pamięta. Die Lekcjes. Lekcje. Die Prinzipien. Zasady. Und sie schweigt. I ona milczy. Die Zunge. Język. Sie schweigt. Die Wörter fallen ihr. Brakuje jej słów. I wszystko, co może wydobyć, jest dźwiękiem, nieartykułowanym dźwiękiem. A. Der Klang. Dźwięk. O. Das Wort. Słowo. U. Die Zunge. Język. O. Das Loschen. Mowa. E. Die Tränen. Łzy. Die Reise Achein. Podróż do domu. Sie flieht. Ona leci. Via Feugel. Jak ptak. Via Mess. Jak upiór. Sie flieht über der Berg. Ponad górami. Über Niam. Ponad morzem. Zurück. Zurück. Z powrotem. Z powrotem. In der Fremd. Na obczyźnie. Zir Heim. Jest jej dom. Do. Tutaj. Od do. Właśnie tu. Musi leben. Musi żyć. Ihre sich reines. Jej wspomnienia staną się pomnikami. Ihre sich reines. Będą rzucać cienie. Bardzo dziękujemy.
dziękujemy, mamy nadzieję, że mieliście Państwo teraz cudowne doświadczenie posłuchania brzmienia pięknego języka jidysz. Dziękujemy Paniom za udział w tym spotkaniu, krótkim spotkaniu, ale miejmy nadzieję, że za rok w kinach warszawskich czy w Muzeum POLIN zrobimy kolejne programy z filmami poświęconymi lub językowi jidysz, lub w języku jidysz i będziemy mogli zaprosić Panie do spotkania na żywo z naszymi widzami, gdzie mam nadzieję to będzie miało jeszcze lepszy wymiar i jeszcze większe doświadczenie. Także zapraszamy nadal jeszcze dzisiaj na pokazy tych dwóch filmów, o których wspominaliśmy, jidysz i projekt Kadias, które prezentujemy w tegorocznym programie festiwalu. Zachęcamy Państwa do eksplorowania języka jidysz, nauki, oglądania filmów w języku jidysz i mamy nadzieję, że chociaż trochę przybliżyliśmy Państwu ten język, ten fenomen, bo tak jak powiedziały ekspertki, nie można tego nazwać modą lub nie chcemy nazywać tego modą. Taka chyba będzie nasza konkluzja. Raczej chcemy, żeby to zainteresowanie trwało, pogłębiało się i zostało z nami już na zawsze. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank. Dziękujemy i do miłego zobaczenia za rok. Seid gesund und stark. Und bleib gesund. Dziękujemy.